Przenośne konsole, przenośne pecety. Cały ten segment święci teraz ogromne triumfy, niezależnie od tego, czy będziemy mówić o aktualnej wersji lub nadchodzącej Nintendo Switcha, o Steam Decku i jego największych rywalach, czy o sprzętach, które są tak naprawdę bazą dla emulatorów i uruchamiają gry z wielu, wielu różnych platform. O nich wszystkich rozmawialiśmy nawet ostatnio w odcinku podcastu z Kacperem, więc polecam Wam tamten odcinek do odsłuchania, a w tym materiale skupimy się na nieco innym sprzęcie, retro sprzęcie, o którym już kiedyś Wam opowiedziałem. Mowa oczywiście o PSP. Konsolka była ogromnym sukcesem i choć najlepsze czasy ma już za sobą, to jednak wydaje mi się, że dla wielu osób może być to bardzo fajny pomysł na szybkie i niedrogie rozbudowanie swojego ekosystemu do grania. Oto cztery najważniejsze argumenty, dlaczego warto w 2024 roku zainteresować się PSP. Po pierwsze, sama konsolka jest dzisiaj niezwykle tania, wręcz śmiesznie tania, jeśli nie zdecydujecie się od razu na jakiś ogromny zestaw z akcesoriami i z grami, to za samą konsolkę możecie zapłacić 200, może nawet mniej złotych. Ofert jest naprawdę mnóstwo. I choć przebrnięcie przez te najbardziej interesujące i warte uwagi może zająć chwilę czasu, to trudno jednak chyba natrafić na naprawdę złe propozycje. Jeśli włączy Wam się tryb kolekcjonera, to możecie też zwrócić uwagę na to, że PSP było dostępne w kilku wariantach. Tym najstarszym, później mieliśmy dwie wersje nieco odchudzone, dosłownie i w przenośni, a na sam koniec mieliśmy PSP Go oraz PSP Street. Różnice pomiędzy nimi są dosyć znaczące, więc odradzałbym już z tego miejsca wersję PSP Go polegającą na wersjach cyfrowych oraz PSP Street, które jest wykastrowane z wielu ważnych funkcji, więc zalecam skupić się na wersji 1004, 2004 i 3004, ta ostatnia jest oczywiście najnowsza. Drugi argument przemawiający dzisiaj za zakupem PSP to oczywiście łatwa dostępność tych urządzeń. Nieważne, czy będziecie dokonywać zakupy na jednym z portali internetowych, OLX, Allegro, Vinted, gdziekolwiek, czy będziecie woleli zrobić to osobiście w lombardzie albo kupując bezpośrednio od sprzedawcy po wcześniejszym umówieniu się. Ofert jest naprawdę bez liku, jest w czym wybierać. Możecie też od razu nabyć zestaw z etui, z grami, z dodatkowymi akcesoriami i dzisiaj tak naprawdę ten wybór jest przeogromny. Nie wiadomo, jak będzie ta sytuacja wyglądać za 2, 3, może 5 kolejnych lat, więc myślę, że warto skorzystać z tych dobrych okoliczności właśnie teraz. Tym bardziej, że o zakupiony sprzęt będziecie dbać już osobiście, więc na pewno posłuży Wam nieco dłużej. Jeśli ofert z konsolami PSP jest dużo, to liczba tych z grami jest wręcz gigantyczna. PSP pojawiło się i dojrzewało na rynku w momencie, gdy tak naprawdę królowała ta dystrybucja gier na nośnikach fizycznych, czyli na płytkach UMD. Dzięki temu nawet teraz, gdy serwery ze sklepem na PSP już nie są dostępne, to Wy możecie i tak kupować te wszystkie klasyki i wydane gry tak naprawdę za grosze. Przed zakupem warto przejrzeć listy najlepszych gier na PSP, obejrzeć gameplaye na YouTubie, zobaczyć, co zainteresuje Was najbardziej, a później poszukać ofert online. Wśród nich są też takie z naprawdę szerokimi pakietami, ale na liście gier sprzedawanych przez jedną osobę w ramach jednej oferty może znaleźć się kilka tytułów, które nie będą Was interesować. Warto więc rozglądać się dalej i zobaczyć propozycje tych, którzy wystawili gry oddzielnie, a większość platform pozwala już tworzyć pakiety w ramach koszyka i kupić kilka tytułów w ramach jednej wysyłki. Może te gry nie wyglądają tak obłędnie jak najnowsze tytuły, ale nadal mogą dawać mnóstwo rozrywki, frajdy i zabawy i zamiast jednego nowego tytułu możecie kupić nawet 10 albo jeszcze więcej gierek na PSP. Istnieją też gry, które powstały tylko dla PSP i nie doczekaliśmy się ich portu na żadną inną platformę, żadnego remastera ani remake'a. I wiem, że niektórzy już piszą albo już zdążyli napisać komentarz, że przecież można skorzystać z emulatora i grać na smartfonie, komputerze czy na innych platformach, które emulują już PSP, ale myślę, że jest to na tyle ciekawy i fajny kawałek elektroniki, a w dodatku na tyle tani, że warto dać mu szansę i spróbować samemu, przekonać się. Dlaczego Sony zdołało sprzedać aż 80 milionów sztuk tego sprzętu? Pomocne linki znajdziecie w opisie tego filmu, a po więcej zapraszamy na AntyWeb TV. Do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć!